Witajcie! Już od dłuższego czasu zadajecie mi pytanie, kiedy Q&A, kiedy Q&A, a więc zabrałem Wasze pytania w specjalnym poście na Instagramie i na YouTubie i zaczynamy odcinek! Pierwsze pytanie, iPhone czy Samsung? Dla mnie osobiście Samsung, bo jest korzystniejszy cenowo i uważam też, że ma lekką przewagę technologiczną obecnie nad Applem. Natomiast rozumiem osoby, które lubią iPhony ze względu na ich design, no i ekosystem, w jakim funkcjonują. Pytanie numer dwa. Kiedy konkursy i losowania nagród? Konkurs będzie właśnie ogłoszony w tym odcinku, więc oglądajcie do końca. Pytanie numer 3. Od kiedy nagrywasz i jak zdobyłeś tyle subskrypcji? A więc nagrywam od lipca zeszłego roku, a co do subskrypcji to nie jest to jeszcze jakaś kosmiczna liczba. Natomiast zauważyłem jedną rzecz, że to jest, że taki przyrost subskrypcji jest zależny od tego, jakie modele telefonów pokazuję i jak szybko jestem w stanie je opublikować, ponieważ jest duża konkurencja na YouTubie. Jeżeli jako pierwszy wyskoczę z jakimś filmikiem, no to te subskrypcje pak, lecą mega w górę. Natomiast jeżeli wypuszczę filmik z telefonem, który już naprawdę został zrecenzowany chyba na wszystkie strony, to od razu też niższa oglądalność i po prostu jest mniej tych subskrypcji. Bo jest na przykład filmik z bodajże Mi 9 Lite, który mi dał sam jeden filmik, 300 subskrypcji, bo wystartowałem z nim jako jeden z pierwszych na YouTubie. Pytanie numer 4. Gdzie mieszkasz? Chodzi o miasto. A więc mieszkam w Warszawie, wychowywałem się w Grodzisku Mazowieckim, a przeniosłem się tutaj po studiach. Pytanie numer 5. Dlaczego założyłeś kanał na YouTubie? Jak wiecie, pracuję w Orange'u, więc mam kontakt z tymi telefonami, interesuję się nimi. I chciałem założyć kanał na YouTubie, żeby stworzyć coś kompletnie nowego. Często też piszecie w komentarzach, że wow, ty w inny sposób recenzujesz te telefony i ten kanał w ogóle inaczej wygląda od innych. No i właśnie na tym mi zależało, że to było coś innego, nie nudnego, żeby to nie była nudna, monotonna, gadająca głowa, tylko żeby po prostu się coś działo w tym programie. Tak więc oto jest to. Pytanie numer 6. Co lubisz robić? Hobby. Chyba najbliżej takiego hobby to wciąż jest urbex, chociaż on też się zmienił na przestrzeni miesięcy, ponieważ wcześniej leciałem zwiedzać każdy budynek, jaki był opuszczony. Natomiast teraz bardziej się skupiam na odwiedzaniu na przykład jakiegoś opuszczonego pałacu. Niestety w województwie mazowieckim już nie zostało ich wiele, a przynajmniej takich, których ja nie widziałem, więc to już są dłuższe wyprawy, na które często nie mam czasu. Natomiast co do takich drobnych przyjemności, to jest ich cała masa, bo to są na przykład grana, nie wiem, na konsoli w Call of Duty Warzone z moją ekipą, wieczorne jeżdżenie samochodem i słuchanie muzyki New Retro Wave, chodzenie na basen, ćwiczenie z ketlami, spotkanie ze znajomymi, jeżdżenie na longboardzie, jeżdżenie konno, więc jest tego cała masa. Pytanie numer 7. Czy masz jakieś zwierzę? Jak tak, to jak się nazywa? No i otóż nie posiadam sam zwierzaka, bardzo bym chciał. Natomiast często na moich filmikach i też na Instagramie możecie zobaczyć zdjęcia dwóch psiaków, które czasem odwiedzam, one leżą do moich znajomych. I jest to owczarek szwajcarski Pino i jest to kundelek Blacky z Białęki. Pytanie numer 8. Co planujesz z przyszłością kanału? Więc póki co planuję po prostu co tydzień publikować, no bo to jest najlepszy przepis na to, żeby kanał się rozwijał i zdobywał jak najwięcej fanów. Chciałbym też zrobić takie trochę inne rzeczy niż tylko recenzje. No jak wiecie, w zeszłym roku kręciliśmy teledysk zespołu Sexy Suicide telefonem Samsung Galaxy Note 10 Plus. W tym roku też chciałbym nakręcić taki teledysk, tylko że no już z innym zespołem, no i innym telefonem, bo to jest taka bardzo ciekawa praca i dla mnie bardzo kreatywna, w której się spełniam. Więc chciałbym, żeby na kanale też się pojawiały takie rzeczy. Poza tym planuję otworzyć jeszcze drugi kanał, ponieważ po kilku miesiącach czekania wreszcie moje złożone w lutym albo w marcu zamówienie na Google Valve Index zostało potwierdzone i zostanie mi wysłane. Więc chciałbym otworzyć kanał jeszcze o grach VR i o takim sprzęcie. Pytanie numer 9. Kiedy Recka OnePlus 8 Pro? Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie wiem, ponieważ no, mam bardzo dużo teraz sprzętów do recenzji. Nie wiem, kiedy się z nimi wyrobię. No ale nie ukrywam, że może w niedalekiej przyszłości uda się nakręcić recenzję też i tego telefonu. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o pytania od Was. W ogóle mega dzięki, że je zadaliście, bo to dzięki Wam powstał ten odcinek. No i teraz czas na konkurs, a ten jest bardzo prosty. Mamy wakacje, więc na pewno trochę podróżujecie po kraju. Jeżeli zobaczycie jakieś ciekawe, opuszczone, urbexowe miejsce, to zróbcie mu zdjęcie, wstawcie na swój Instagram, dodajcie hashtag, który wyświetla się tutaj i dwa tygodnie od publikacji tego odcinka ogłoszę zwycięzcę na Instagramie i na wallu YouTube'owym. A co jest do wygrania? A są to słuchawki Mi True Wireless Earbuds od Xiaomi. W ogóle dzięki Xiaomi za to, że zasponsorowaliście tą nagrodę. I to by było tyle na dziś. Powodzenia, trzymajcie się.